Cześć kochani. Słuchajcie, ja zjadłam śniadanie, wypiłam kawę i zapowiadali na dzisiaj, słuchajcie, 19 stopni, nie? Jest 9, jest godzina 11:30 albo 11, jakoś tak. No, jest 9 stopni i już w prognozie tam jest, że jest 17 będzie, no. Że o 17 będzie 17. Pić mi się chce. Słuchajcie, ja przyszłam, żeby Wam teraz opowiedzieć tak szybko z grubsza, bo chcę Wam pokazać zaraz komodę, którą kupiliśmy i tam chcę poprzekładać, ale najpierw chciałam, bo zanim wyjechałam do siostry, to chciałam, wiecie, użyć tego nowego podkładu z Biedronki, który kupiłam przed wyjazdem i ten tusz. O! Ten. Z Biedronki. I powiem Wam, że takiego zawodu to jeszcze nigdy nie miałam. I teraz sytuacja wygląda tak, że użyłam tego podkładu. No, na moje nieszczęście kupiłam 01, a nie 00. No, myślałam, że w sumie jakby tak spojrzeć, to on jest tylko troszeczkę ciemniejszy od tego. Naprawdę troszeczkę. Ale w rzeczywistości jest naprawdę ciemny. I tak sobie pomyślałam, jak patrzyłam tam w Biedronce na ten 00, tak sobie myślałam, że taki blady, że to naprawdę będzie dla osób, które mają bardzo, bardzo, bardzo jasną karnację, są blondynkami i tak dalej. No, ale pomyliłam się. Nie wiem, co tu mam, słuchajcie, tu mi takie odstaje. Czarny, chodź. Czarny! Chodź! Musiałam czarnego na balkon, bo chciał... Musiałam go dać. No i teraz tak, mam resztkę tego podkładu. Mam jeszcze ten podkład, którego nie za bardzo lubię, bo mi jakieś takie... No, widzę, że moja skóra na niego źle działa. No i teraz ten. Jak wyjeżdżałam, to chciałam sobie zrobić makijaż tym, ale zmyłam. Nałożyłam, poszłam zmyć. Co prawda nie używałam gąbki, bo wtedy miałam brudne. I robiłam to łapkami. Ale i tak kicha. I teraz słuchajcie, ja dam jeszcze szansę mu. No, mnie wysypało chyba z powodu tego podkładu, bo ten użyłam. Zresztą... Emilka. Zresztą nieważne. Wyprałam gąbki. Przed chwilą i zaraz zobaczymy, czy na gąbki inaczej zareaguje ten podkład. Może się jakoś z moją skórą wtopi, no bo co teraz kupiłam. Nie kosztował majątek, bo ja chyba 12 zł, ale... Emilka mi zrzuciła butelkę perfumu, na szczęście się nic nie stało. No i tak, wyprałam gąbki, zobaczymy, może jakimś cudem gąbka pomoże, chociaż wątpię, bo tu chodzi o odcień i mi się wydaje, że po prostu będę musiała mieszać, więc no nic nie zrobię. To nie jest majątek, bo tak jak mówię, 12 zł, ale no ale to jest jednak 12 zł. Nie no, on jest naprawdę, zobaczcie. On jest tak, no nie wygląda, naprawdę tutaj nie wygląda. No ale jest. No, no nie ma co ukrywać, jest ciemny. Więc ja go po prostu będę mieszała. Aha, mam jeszcze ten. Ale ten to jest naprawdę tak ciężki, że ja go staram się używać bardzo rzadko na jakieś tam ewentualnie wyjścia, których naprawdę od ponad roku nie było. No i teraz porównajcie sobie ten z tym. No to jest ogromna różnica. A nie wygląda na opakowaniu. Naprawdę się zdziwiłam. No więc dobra, więc trzeba po prostu go pomieszać. I go pomieszamy. I co? I on jest taki naprawdę do rozprowadzania dość oporny. Ale już widzę, że jak go mieszam,
To jest lepiej. No muszę go zużyć, bo przecież nie wyrzucę. Ale z tym kryciem to też Wam powiem, że szału nie ma. Może latem, słuchajcie, jak się opalę trochę, to by było lepiej. No bo tak to naprawdę jest za ciemny. Latem. Jak się opalę troszeczkę, może 2 tony, będzie lepiej. A na razie chyba bym musiała jeszcze raz sobie kupić ten Affiniton. Nie wiem, jak u niego jest z kryciem, bo powiem Wam, że wydaje mi się, że naprawdę z tym kryciem, bo niby, że wiecie, maskuje niedoskonałości, ale wcale, że powiem Wam, że szału nie ma. Tyle Wam powiem. No a jeśli chodzi, słuchajcie, o tusz. Jeśli chodzi o tusz, to pomalowałam nim rzęsy raz, jak jechałam do siostry. I słuchajcie, od razu czułam po paru godzinach, że tak jakby mi się, wiecie, ropień zaczynał robić. Ja nie wiem, czy to jest wina, czy go ktoś w sklepie używał, czy to jest wina po prostu, czy to taki zbieg okoliczności był. Ja to wypróbuję jeszcze raz, słuchajcie. Ja sobie zaczęłam trzeć, wiecie, obrączką, wzięłam od siostry, bo akurat moje nie założyłam. Zresztą nie mam, bo wiecie, ciągle coś robię i ciągle ją, wiecie, ściągam, zakładam. No i stwierdziłam, że nie będę ciągle zakładać. No i w sumie pojechałam bez, bo całkiem zapomniałam. No i co? Dam jeszcze szansę. Ale to był też chyba, słuchajcie, niezbyt ciekawy zakup, dlatego że ten tusz jest naprawdę kiepskiej jakości. Oj, kiepskiej. Naprawdę. Trzeba go cztery razy w ogóle nakładać, żeby cokolwiek było widać, że jest. Nie, że jest więcej, tylko że w ogóle cokolwiek jest. Więc trochę słabo. No ale na ten czas powiedzmy sobie, że jak nie potrzebuję jakiegoś nie wiadomo jakiego, to jestem w domu, to się mogę pobawić, nie? O ile mam czas, bo aktualnie z moim czasem trochę słabo. Nie Emilka, ty broju. Kto mi zrzucił butelkę? No, także słuchajcie, cień dzisiaj będzie dobrany do bluzki. No i dzisiaj zabieram się, no pięknie miało być, ciepło miało być, no po prostu miało już być lato, nie? No, ale spoko. 3 dni mają być takie gorące, mega, czyli 17-18 stopni, bo to, że jest w prognozie 21 i 22, to ja w to w życiu nigdy nie uwierzę, bo już się nauczyłam, że nie ma co wierzyć, więc liczę jakieś 17-18. Szalone. A później znowuż deszcz, zimno. Nie wiem, ja w tym roku chyba po prostu zwariuję. Zwariuję. Bo nie dość, że ogólnie wszystko jest do kitu, to jeszcze pogoda musi być do kitu. Bo mało rzeczy jest do kitu, nie? No. Sobie dzisiaj mam takie usta popękane, ja nie wiem od czego. No i ogólnie nie zamierzam się tu jakoś specjalnie spinać, bo i tak siedzę w domu, ale coś tam, żeby było, chciałam Wam właśnie pokazać ten podkład. No, powiem Wam, że gdybym go nie zmieszała, to by było naprawdę grubo. Naprawdę jest za ciemny. On musi poczekać do lata. O ile lato w tym roku będzie.
I o ile człowiek w ogóle cokolwiek się opali, bo jak tak na to patrzę wszystko za oknem, to mi się nie wydaje. No ale nadzieję trzeba mieć do samego końca. No i powiem Wam, że zaryzykuję. Użyję tego tuszu, ale boję się, bo to uczucie, tak jakby ropień powstawał i tak mnie tutaj strasznie bolało. Tak mnie bolało, ale nie wiem właśnie, czy to jest zbieg okoliczności i chcę to zbadać po prostu. Najwyżej, jak będę czuła, że coś tam mi się zaczyna dziać, to zmyję. No i jadę. Tylko, że on tak jakby był, no mówię Wam, zużyty, już jakiś taki, nie wiem, słaby. No ja Wam pokażę, nie? Użyję go raz. No i zobaczcie, ile, co tu widać. Praktycznie nic nie widać. Naprawdę, słaby jest. Taka fajna szczotka. Nie wiem, czy... Nie wiem, coś tu nie zagrało z tym tuszem. Zobaczcie, ile ja już tutaj się nakręciłam, a nie. No nie zdobył mojego serca niestety. Jest, bo jest. No jest. Zużyję go, jeśli oczywiście nie narobi mi jakichś szkód. Ale szału nie ma. Za takie pieniądze bym dostała Eveline. O wiele lepszy. No ale taki delikatny po domu może być, no. Aj, mówię Wam. Człowiek by chciał coś nowego sobie czasami kupić, a to zawsze musi się wtopić i tak się ucieszyłam. No ale nic. Mam to, zużyję. A następnym razem będę sprawdzony, kupowała. Kupię sobie jeszcze raz ten. Albo... Co ja tutaj mam? Ten był bardzo fajny. Z Bourjois. Sobie czasami opakowania zostawiam, żeby pamiętać, jaki lubiłam. Sobie zostawiam opakowanie, które lubiłam. Nie mam tego jeszcze poprzedniego, ale takie bardziej złote opakowanie było. Pamiętam, jak on wyglądał. No, dobra. Nie ma co, no. No i tyle. I tyle. No. Naprawdę podkład jest za ciemny. No i niby dopasowujący. Jak może się dopasowywać do kolorytu skóry, skoro on jest no, za ciemny. I będzie za ciemny, bo przecież cudów nie ma, tak? No. Dobra, ja lecę, idę Wam pokazać, co będę robiła teraz. No. He said, don't fall, don't forget all the things you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again.
before you go to sleep. Keep up our shine. You surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Born to the place where all this began. Dobra, teraz jesteśmy w pokoju białe wino, tutaj gdzie są kotki i chyba pamiętacie tą komodę, którą w IKEA kupiliśmy. To jakoś tak było po ślubie. No i słuchajcie, ja mam tutaj w kilku szufladach rzeczy, lekarstwa, jakieś takie rzeczy kosmetyczne, wszystko dla kotków. I jak widzicie, no wszystko się już przesypuje, dosłownie już nie mam naprawdę... gdzie i w różnych miejscach to mam. No i po prostu no już nie daję rady, tak? Tutaj w ogóle w tej szufladzie są różne inne rzeczy, zupełnie niezwiązane, no ale tutaj sobie zagospodarowałam, zobaczcie, zagospodarowałam sobie, to ja wiem jak to wygląda, ale to jest proszek, wzięłam sobie od siostry taki do mycia zębów. Nie będę Wam tutaj nazw mówiła, bo Wam to i tak raczej nic nie powie. No ale tutaj właśnie też mam, wiecie, rzeczy do suplementacji barfa. Tutaj mam no różne rzeczy, tak? No ale... Chodzi o to, że ta komoda nie jest w ogóle do tego przeznaczona. Tutaj są inne rzeczy. Zupełnie inne rzeczy. Ja sobie tylko tutaj, że tak powiem... No, wyjęłam niektóre tutaj szufladki, innych rzeczy, które były i sobie przeznaczyłam, bo naprawdę nie miałam gdzie. No, a teraz pokażę Wam moją wielką radość, bo będę miała swoją komodę przeznaczoną właśnie do rzeczy tylko dla kotków i to jest niezbędne, bo powiem Wam, że no, zabawki zabawkami, drapaki drapakami, szampony, kosmetyki i różne inne rzeczy też są ważne, szczotki i tak dalej, ale lekarstwa, apteczka to jest po prostu podstawa. I tutaj powiem Wam, że nie widać tak naprawdę ile tego jest i ile jeszcze tego będzie, ale ja mam dużo jeszcze tam, wiecie, w garderobie, w kartonikach, to co wszystko przychodzi, ja tego nie pakuję, bo już nie mam gdzie. No i teraz sobie wszystko porozkładam, idę teraz na górę, pokażę Wam jaką komodę kupiliśmy. I pokażę Wam, jak sobie to wszystko rozłożę. Ta-dam! No i mamy komodę. Uważam, że do koloru tego pokoju, gdzie tutaj na aparacie widać jakby ten kolor był taki trochę przygaszony, ale on tak naprawdę jest bardziej pomarańczowy, bardziej taki jaskrawy. No może nie bardzo bardziej, ale no jest bardziej jaskrawy. Wydaje mi się, że ten kolor komody naprawdę tutaj bardzo pasuje. To jest komoda Malm, słynna, znana wszystkim chyba, no chyba prawie każdy ma w swoim domu czy mieszkaniu jakiś tam mebel z serii Malm. No i mam i ja. Mam dużo mebli, ileś tam i łącznie i toaletkę, jakieś krzesła, fotele mam z IKEA, komody, to co widzieliście na dole. No mam trochę tych mebli z IKEA i tą kanapę też w białym winie. No trochę mam w tym całym domu jednak tych mebli. No i teraz kolejna komoda, słuchajcie, jej nic nie brakuje. Ona nie jest zniszczona. Jest naprawdę ładna, w IKEA kosztuje
Ona 499 zł, czyli 500 zł. Ona ma naprawdę bardzo pojemne te szuflady. I no szukałam, długo szukałam, aż w końcu dorwałam tutaj w Gdańsku, bardzo blisko nas. Słuchajcie, żeby nie skłamać Wam, niecałe 4 km od nas, za 140 zł i naprawdę uważam, że jest po prostu, ma bardzo pojemne szuflady, zaraz będę je w środku czyściła i zaraz będę układała, bardzo fajnie się domykają. No naprawdę jak na moje potrzeby, na ten czas mi naprawdę wystarczy. Jestem bardzo zadowolona, kolor też bardzo tutaj pasuje, także no co, układam, nie? No, naprawdę wydaje mi się, że poukładam wszystko, co mam, wszystko, nie tam, że jakieś zapasy w kartonikach, poukładam wszystko i wydaje mi się, że jeszcze mi jakieś tam miejsce zostanie. Także zabieram się za działanie, a tutaj położyłam sobie misia, też zresztą z tego słynnego sklepu na i. Misio będzie mi tutaj towarzyszył. No, także zabieram się za robotę, a później idę odkurzać i czyścić w środku samochód. Bo już naprawdę na wiosnę, po zimie tego wymaga, trzeba go w środku odkurzyć, wyczyścić, wiecie, całe kokpity, wszystko, no a potem gdzieś pojedziemy umyć, także no, nie wiem czy dzisiaj, bo raczej dzisiaj nie, ale gdzieś przy okazji jak będziemy jechać, to pojedziemy umyć samochód, tak dokładnie. No, a tymczasem zabieram się za czyszczenie tutaj środków tej szuflady i no i układam. No dobrze, jestem tak po, myślę, nie wiem, 40-50 minut minęło, wyczyściłam, poukładałam sobie wszystko, nie wiem czy będę coś zmieniała, myślę, że tak zrobiłam, żeby mieć jak najlepszą widoczność i w zależności co jak często używam, tak mi się wydaje, a najwyżej jak stwierdzę, że chcę inaczej, no to się po prostu z czasem sobie zmienię. No i tak, tutaj mam wszystko co do barfa, włożyłam to sobie, tutaj mam jeszcze te puszki różne i wagę na wierzchu i sobie włożyłam do takiego pudełka w Ikei i tylko będę to wykładała, bo nie chcę z całą szufladą chodzić, bo mogę sobie szufladę wyłożyć, ale stwierdziłam, że zrobię to w ten sposób, że sobie w pudełko włożę i będę tylko, jak będę robiła barfa, to będę tylko będę sobie tylko wykładała to całe pudełko i będę szła na dół, jak będziemy robić barfa. Więc to jest pierwsza szuflada i nie wiem, wydaje mi się, że może z czasem to przełożę tutaj do tej szuflady, ale to jeszcze zobaczę, albo na sam dół, nie wiem, ale na samym dole zobaczycie co mam, więc ja bym wolała mieć to w takiej mniejszej szufladzie. Tutaj mam jak na razie takie rzeczy, nie wszystkie, bo wiecie, pasty do zębów, jakieś tam takie żele do zębów i różne takie rzeczy mam jeszcze na razie w kuchni, nie chciało mi się po to iść, bo nie ma sensu. Tutaj mam taki płyn do mycia uszu, cążki do mycia zębów, tutaj jeszcze dwie szczoteczki mam nowe, mi zostały płatki, a tutaj mam skorupki od jajek w proszku i jeszcze algi zapasowe. No i teraz jedziemy niżej. A niżej mamy tak, tutaj wiecie, sól fizjologiczna, jakaś tam zapasowa strzykawka, zapasowa buteleczka, tutaj też zapasowa buteleczka do kropli, to tak w razie czego, jakby coś trzeba było rozrabiać, a mam do rozrabiania takie roztwory, więc tutaj są zastrzyki, tabletki, symbiotyk, kropelki różne, gruszka dla maluszków, antybiotyk, no różne takie, wiecie, no potrzebne rzeczy. Dużo też, słuchajcie, leków jest takich, które się stosuje też dla ludzi. Także, no nie wszystko, nie? No na przykład też mam sporo, no słuchajcie, w kuchni, które tam używam raz na jakiś czas, teraz jakieś tam różne pasty i tak dalej. I jeszcze kartonik antybiotyku mam w ogóle w tym, w kuchni. No mam sporo jeszcze rzeczy w kuchni, także ja to później jeszcze podokładam. Tutaj mam co?
Tutaj są igły różnego rodzaju, różne grubości igieł. Tutaj to, co Wam pokazywałam, co przyszło, to potem będę sobie po prostu otwierała i będę miała je na wierzchu, żeby widzieć, jakie to są. No ale na razie mam zamknięte, bo nie ma potrzeby. Bo nie ma potrzeby wszystkiego otwierać. Tutaj mam strzykawki piątki. Piątki, tutaj mam jakąś większą taką. Tutaj też co, dziesiątka. To tak wiecie, takie pojedyncze sztuki, bo one nie są potrzebne na co dzień. Tutaj mamy taką buteleczkę ze smoczkiem, specjalna taka. Słuchajcie, to samo chyba kosztowało 75 zł, czy jakoś tak. To jest dla maluszków, dla bardzo malutkich albo szczeniaczków, albo kotków. No, albo innych zwierząt, tak? W zależności co potrzebujemy. Tutaj mamy strzykawki dwójki, one są najczęściej używane, ale tutaj też mam dwójki, tylko że z tym, z tą gąbeczką, tak? Tutaj mam insulinówki, strzykawki, to jest cały karton. Ja mam, słuchajcie, po dużo sztuk, bo ja nie chcę tego kupować co chwilę, a to się nie przeterminowuje, więc ten. No, tutaj mam sondy do karmienia, ósemki, szóstki. W razie co, no muszę mieć. No, także to jest ta szuflada. Następna szuflada to są takie, o, tutaj mam jeszcze jakieś takie zapasowe rzeczy jak termofor, znaczy opakowanie od termoforu, bo tu termofor mam tam w innym pudełku, muszę przemienić. No, tutaj jakaś zabawka, jakaś łopatka, tu jest kuwetka, którą kupiłam, Wam pokazywałam, dla takich malutkich kotków, które się dopiero co uczą korzystać z kuwety. A tutaj mam pieluszki, które Wam pokazywałam. Ja je później będę rozpakowywała, ale jeszcze na razie niech sobie tak są. A tutaj mam w ostatniej szufladzie wkłady, znaczy podkłady tak naprawdę. I mam jeszcze jedno opakowanie, bo już nie chce mi się tam iść. Ono leży tam w kartonie, tu bym mogła zmieścić, ale nie ma sensu, bo tu mam naprawdę chyba... ile mam tu? 75 sztuk, czy jakoś tak. Czy nawet więcej. Więc tutaj są podkłady, jak zużyję, to sobie przyniosę dodatkowo, albo tutaj jeszcze sobie włożę, zobaczę. No, także widzicie, niby taka komoda, a widzicie, jak fajnie się wykorzystało miejsce. Ja jestem bardzo zadowolona, ona jest naprawdę bardzo pojemna i bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze sobie będę wkładała różne takie tam rzeczy dla malutkich kotków. No, a też sporo, tak jak mówię Wam, mam z takich preparatów, które tutaj powinnam mieć do pielęgnacji. To mam naprawdę w kuchni żele różne takie do jamy ustnej, szczoteczki, gaziki, pasty do zębów, takie różne rzeczy to mam też w kuchni, bo łatwo tylko po to sięgnę i mogę działać. I z tych leków też mam trochę jeszcze w kuchni, no, które teraz też kupiłam, jak byłam tam u weterynarza z siostrą, więc... No, zapasik jakiś tam jest. Także no, dajcie znać, co myślicie. Czy Wam się podoba? 140 zł. 140 zł i mam. Tak to jest. Tak, kochani. Na froncie robót, praca w re. Oglądałem tam filmiki takie z naprawy właśnie klapy zamka. Tu wszystko już rozebrałem. Wszystko, nie wiem, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Bardzo dziwne to wszystko jest dla mnie. Czuję się troszeczkę tak jak w jakiejś baśni. W świecie baśni. W bajce jakieś z tymi, nie mam do czynienia nigdy na co dzień z takimi rzeczami, nie wiem jak się, o, na przykład to wyciąga, zaraz tutaj, o, nie wiem jak to się wyciąga, ale już się dowiedziałem, no. Tak, masę rzeczy tutaj jest, także tak to jest, no, uczę się, cały czas się uczę, elektrykiem, mechanikiem nie jestem, nie mam ku temu inklinacji. No ale zobaczymy, no. Dziwne rzeczy tu wychodzą. Nawet się dowiedziałem, że tu jest elektromagnes. Nie wiedziałem, że to jest elektromagnes. W życiu bym nie przypuszczał.
No także... Ale patrzcie, co zobaczyłem. To jest taki łącznik, nie? To jest, kable są... Wyglądają jak... Nie wiem, jak przycięte? Łamane? Już tak nie wiem, co mam robić, żeby ten taki dzień wolny sobie pogrzebie. I sobie zobaczę, co z tego wyjdzie. Także szeroki wachlarz. Tu mam wszystko porozgrzebywane, Połączyłem te dwa kable, które mi elektryk wcześniej mówił, że one... Że to one już z tego nic nie będzie. Światełko się naprawiło w bagażniku. Dobre? Masz bliżej? Nie wiem jak to się stało, ale coś wam pokażę. Patrzcie, teraz się zamyka, nie? Zamknąłem. Widzicie? Bo tam, tak jak no, dociska, nie? Patrzcie, zamknąłem, prawda? Mhm. Jest zamknięte. Mhm. Teraz patrz. Mhm. I tym się otwiera. Kluczykiem. Kluczykiem, ale widzisz, tu się otwiera wszystko niby, mhm. Ale popatrz na to. Otworzyło się. Mhm. I teraz zamykam klapę. Prawda? No, tak jakby się wcisnęło, nie? Nie? No. Co prawda tutaj powinienem za klamkę pociągnąć u góry. No. Ej, zobaczymy za klamkę? O. No. Dobry bajer? No. A ja byłem kurna tak zdruzgotany dzisiaj z rana. Ale na słońcu ciepło jest, co? Ja nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, oglądałem różne filmiki, nie? Mhm. Jak oni tam naprawiają to, nie? Mhm. I wiecie, jak naprawiają te klapy? Tak. No i to było to popsute. No tak było. No ale jak? Przecież kluczykiem zawsze otwierałeś? No nie wiem, no popatrz, naprawiłem. No kurna, nie mogę tego zrozumieć wszystkiego. Ale jak patrzałem, bo... No patrzyłem super. Filmiki, patrzyłem filmiki, jak ludzie naprawiają takie rzeczy, nie? Czy to w ogóle się da naprawić, czy to się nie da... I to tu I takie właśnie, a rozebrane wszystko miałem. No, już ja widziałem. Pół samochodu. Artur miał rozebrane. Oni... Ty, ale jest ciepło na słońcu. Ale oni tak w tych filmach jest. Mm-hmm. No popatrzcie, i ja tutaj rozbieram, ja tu, tak. ja mam tutaj rozebrane. Tak, ale ja i tego, i tu już mam, i to było popsute. No. To jestem w szoku. Ale czy to się w ogóle... Czy to zadziała? Tak. Tak. Zobaczymy jeszcze. No jestem kurna... I światełko naprawiam, no to jeszcze w ogóle... Światełko naprawił. Słuchajcie, a elektryk, u którego byłem w Norauto, w Norauto byłem, on do mnie mówi, panie... Pan ma tu pełną rdzy, tak. A tam nie ma żadnej rdzy, w tak, ogóle. Tak, mówi, panie, tutaj sama rdza, dlatego panu nie działa to wszystko. No. Dlatego to światełko nie działa, no. Dlatego to wszystko. A ja mówię, no kurna, jak tak elektryk gada na to. A tu nie ma żadnej rdzy w ogóle, nic. A ja tu patrzę teraz. Nic. Jestem zmuszony. To ani grama rdzy nie ma. No i słuchajcie, tutaj nawet przeprałam, bo były takie plamki, to waniszem wyprałam. To jest od strony bagażnika, wszystko wypucowane, wypolerowane, wyczyszczone. I to myszka zrobiła. I to myszka zrobiła. Wszystko mam wyszorowane po prostu. Zaraz idziemy do przodu. Może coś tu zobaczycie, ale zaraz idziemy do przodu. Nie wiem, czy coś zobaczycie, ale no łącznie z wycieraczkami tutaj, ze wszystkim. Cały kokpit, wszystko jest wypucowane z przodu i z tyłu. A dzisiaj taki cudowny obiadek pod tytułem jajko sadzone, zsiadłe mleko i gotowane ziemniaczki. No, pyszny. Już naprawdę dawno nie mieliśmy tego obiadku, więc no naprawdę zatęskniliśmy. Artur kupił siadłe mleko, nie zużył, więc ja zużyję. To jest porcja dla Artura. 4 jajeczka, ale niezbyt dużo ziemniaków.
No, także taki obiadek, a teraz dla mnie się smażą jajeczka. Ja będę miała dwa jajeczka. Cześć kochani, no witam jak witam, wyglądam jak wyglądam, nie witam jak witam, tylko wyglądam jak wyglądam, ale jest już 20, patrzę na wyświetlacz cały czas od piekarnika, ale niestety tam za dużo nie zobaczę, gdyż jest popsuty. Jest 20, wstawiłam wodę nam na herbatkę, o, przyszedł normalnie hydraulik, elektryk, monter zamków. Tak. Ten mechanik samochodowy, po prostu wszystko, wszystko. Ja jestem taka dumna z Artura, że ja po prostu, ja już nie mam słów. Wszystko naprawia, po prostu nie poddaje się, naprawia. Nie leci ze wszystkim do mechanika, do fachowców, tylko sam. Ale sam próbuje. Się zdziwiłem, że to się udało. No, dużo czasu to zajmuje, ale no, ale warto. A ja powiedz, co narobiłam. A myszka dzisiaj tak sprzątała. Tak grabiła, naprawdę narobiła dużo. A potem jeszcze posprzątała po mnie. No, jeszcze po dużo i no. Auto wysprzątałam także szok. No, myszko, a co to będzie jąkanie? A może chcesz w jajku zrobić go? Czy nie? Czy tak kanapki chcesz? Nie, kanapki. Dobra, będą kanapki. No, powiem z pomidorkiem, idę zamknąć garaż, kochani. Tak. Idę zamknąć garaż. Ale powiedz, jak dzisiaj się po południu tak się ociepliło, że naprawdę na krótkim rękawku byłam. Ja byłem święcie przekonany z myszą razem, że... Że jutro już jedziemy do mechanika, nie? Nie, że nie będzie ciepło. A, że nie będzie, to też. Ja mówiłem, ale wiesz, że góra ma być 10... jeszcze dwa dni, nie? A potem dalej jest zimno i deszcz. Idę zamknąć garaż, a tak już myślę o mielonce. Żebym... Czy z mielonką? No z mielonką i z pomidorkiem. A jeszcze jakby to do mikrofalki szło. Jeszcze? Jeszcze? Szło do mikrofalki i na to ser jeszcze. Trzy? No. Trzy? No. Dobra. Albo cztery? Nie, trzy. Trzy to będzie optymalne. Dobra. To robię. Kanapeczki, mielonka, ser i pomidorek. Tak, i to do mikrofalki. Ale jeszcze coś zrobię. Jeszcze na górę cebulkę chcesz? Tak. No. Prima będzie. O, na wypasie. Dzisiaj jest święto jakieś. No, na wypasie. No. I powiecie, jakie niewiele trzeba do szczęścia, co? No. I herbatka jeszcze będzie. No. I herbatka, i Karol chodzi na dole. No. Karol chodzi awanturę. Z Karolem się bawiłam, wiesz? No. No, on normalnie mówi, mama, dawaj, bawimy się, bo cały dzień cię nie ma. Ja sobie plecy wygrzałem na słońcu. Ale dzisiaj. Było, ale powiedz, w pewnym momencie, jak już tam przekręcaliśmy, to pot z nas leciał. Bo mnie już... Muszę się wykąpać. Bo mnie już plecy bolały od tego schylenia. No. Ale tutaj przed, fajnie, przed domem dużo zagrabiłam, posprzątałam tam. Naprawdę, fajnie, fajnie. Naprawdę dzisiaj był pracowity i owocny dzień. No. Pracowity i owocny, a zaraz zjem, no znaczy tak wiecie, będę jadła i będę vlog robiła, nie? No, bo to już jest późno, a wtedy jest problem, bo wtedy ja już padam na twarz, gdzieś tak wiecie, o 24, a to się mieli i mieli, i wtedy muszę czekać, no. Ale powiem wam, że naprawdę tak było pięknie. Już w pewnym momencie, wiecie co? Sobie myślę, matko, jak ciepło, jena. Ale sobie myślę zaraz, nie narzekam, że jest ciepło. Niech będzie gorąco. Mogę, słuchajcie, latać na gaciach, ale żeby już te zimowe kurtki pochować. Tylko, że no wiecie, no 3 dni ma być teraz ciepło, a za chwilę znowu ma być zimno, więc... Troszkę jestem niepocieszona. Muszę usiąść, bo mi tak leci w górę. Siadaj, się dzisiaj narobiłeś jak... Naprawdę. Ja sobie zrobię czarną herbatkę. Naprawdę dzisiaj dostaliśmy w kość. Artur najbardziej. Bo to wiecie, nie dość, że... To tak trzeba tam gimnastyki uprawiać, to jeszcze no prawda jest taka, że... Że no jeszcze to myślenie i główkowanie, nie? I modlenie się. I modlenie się. Żeby to
żeby się naprawiło, żeby się dało. Ale naprawdę powiem wam, że jestem dumna, jak pas.